Dobrze jest przyglądać się Słowu Ewangelii przez pryzmat, przez światło tego, co Bóg mówi do nas jeszcze wcześniej, w pierwszym czytaniu chociażby. A dzisiaj w proroctwie Izajasza pojawia się słowo, stwierdzenie: ja jestem Pan, jestem Panem, jestem Panem wszystkiego. I w taki sposób, mając tę świadomość, że On jest Panem, to znaczy On panuje nad wszystkim, nad czym ja nie potrafię zapanować i nad czym nie panują inni, przychodzi do nas słowo z Ewangelii w redakcji świętego Łukasza z 7 rozdziału, gdzie to panowanie Boga, panowanie w Chrystusie i przez Chrystusa objawia się bardzo mocno w konkretnych znakach. Najpierw to jest uzdrowienie sługi setnika, potem wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Bóg pokazuje, że zatrzymuje pochód śmierci. Bóg pokazuje, że jest Panem życia. I kiedy słyszy o tym wszystkim Jan Chrzciciel, wysyła swoich uczniów, pytając, czy to na pewno Ty? Przecież to jest oczywiste. Ale czasami takie pytania są bardzo potrzebne. Właśnie po to, żeby się zatrzymać, żeby zobaczyć, że ja też muszę na nowo zweryfikować swoją wiarę. Po to jest Adwent. W tych ciemnościach, u nas akurat roraty są odprawiane rano i w całkowitych ciemnościach, no prawie całkowitych ciemnościach przez całą Eucharystię, zadać sobie pytanie i popatrzeć na to, jak ja wierzę, czego szukam, jakiego Boga pragnę. Jezus nie odpowiada na to pytanie. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Jezus mówi, popatrzcie na znaki. Zobaczcie, że niewidomi odzyskują wzrok, niewładni w nogach chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli powstają, ubodzy otrzymują Ewangelię. Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i co usłyszeliście. I pojawia się jeszcze jedno zdanie, bo na zakończenie tego wywodu, tego udowadniania, które właściwie nie jest jakimś konkretnym dowodem, Jezus mówi, błogosławiony, kto się nie potknie z mojego powodu. Różnie się tłumaczy ten tekst, bo dotrze do nas w liturgii, w lekcjonarzu tłumaczonym, skonstruowanym według Biblii Tysiąclecia. Błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Można też powiedzieć, szczęśliwy ten, kto się mną nie zgorszy. Na czym polega to zgorszenie, to potknięcie, to zwątpienie? Może właśnie na tym, że Bóg nie zawsze dostosowuje się do naszych schematów, do naszego myślenia. Przeciwnie, to On nas wyprowadza ze schematów, to On nas wyprowadza z utartych ścieżek po to, żebyśmy doświadczyli czegoś nowego, żebyśmy posmakowali prawdziwej miłości. Nie tej, którą sobie wyobraziliśmy, nie tej, do której jakoś tam dorastamy i którą już mamy w głowie, której doświadczyliśmy. On ciągle chce na nowo kochać, ciągle chce na nowo nas przekonać do siebie, bo chce zbawić. Właśnie teraz, w tym momencie. Dziś jest najlepszy dzień, by dać się zbawić. Usłyszmy to słowo na nowo, z pewną świeżością. Zobaczmy. Rozejrzyjmy się wokół siebie i przyjrzyjmy się tym wszystkim znakom, o których mówi dzisiaj Jezus. A może trzeba zatrzymać się i spojrzeć w siebie. Czy na pewno odzyskałem już wzrok? Jak korzystam ze swojego słuchu? Czego słucham? Czego pragnę? Czy potrafię poruszać się tam, gdzie do tej pory trudno było mi pójść? Czy naprawdę doświadczam oczyszczenia? Bo przecież i szansa na spowiedź, i szansa na moje codzienne nawracanie się. Czy doświadczyłem nowego życia? Czy zobaczyłem, że Bóg mnie wyrywa ze śmierci grzechu? Czy jestem tym, który przyjmuje z otwartym sercem całą Ewangelię? To znaczy, czy ucieszyłem się w tym Adwencie już, że Ewangelia to najlepsza wiadomość do mnie, o moim zbawieniu? I nie zgorszyć się Bogiem, który nie spełnia oczekiwań, moich oczekiwań. Nie zwątpić w tego, który przychodzi jako prawdziwy Pan i Bóg. On jest Panem. On zapanuje nad wszystkim, nad czym nie panujemy. Wykorzystajmy to.